Tak jak większość z Was wie, jesteśmy w trakcie rozważań pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział. Jesteśmy w 7 rozdziale i dzisiaj będziemy rozważać tekst od 25 wersetu do 40. Jest to dość ciekawy tekst, też jest to fragment, który wprowadził wiele zamieszania w życie niektórych osób. I tydzień temu omawialiśmy 25 werset. Ten werset mówi, co do kobiet, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia z mężczyzną, nakazu pańskiego nie mam, radzę jednak. I dalej Paweł daje swoją radę. Mówiliśmy o tym, że jest to zupełnie coś innego niż to, co praktykuje część chrześcijan obecnie. Niektórzy właśnie chrześcijanie podają wszystko, swoje myśli, swoje rady, jako coś, co jest niemal prawdą objawioną od samego Boga. Próbują właśnie swoje myśli, swoje domniemania obudowywać czy opakowywać jako słowo od samego Boga. Paweł jednak, chociaż miał wielki autorytet i chociaż był apostołem, mówi, co do pewnych kwestii nie mam Bożego nakazu, ale pozwólcie, że dam radę, radę od siebie. I zobaczmy, jaka to była rada. W 26 wersecie jest powiedziane, uważam, że w obliczu obecnych trudności najlepiej byłoby trzymać się takiej zasady. I za moment przeczytamy, jaka zasada. Zobaczcie, że Paweł tą swoją duszpasterską radę obudowuje czy uzasadnia obliczem obecnych trudności. I tutaj nie wiadomo do końca, o jakich trudnościach Paweł mówi. Niektórzy wskazują na to, że te obecne trudności mogły być związane z czymś, co jest opisane w 11 rozdziale, a więc trochę dalej w tym liście. I tam jest powiedziane, że część z Was jest chorych, niemało też odeszło, czyli umarło. Być może to jest ta sytuacja, o której mówi Paweł, te obecne trudności, a być może jest to coś, co było szerzej doświadczane przez ogólnie Kościół, a nie tylko ten zbór w Koryncie, nie tylko Kościół w Koryncie. Także do końca nie wiadomo, z czym wiązały się te obecne trudności, które były przedstawione przez Pawła. W każdym razie Paweł mówi, że w świetle tych trudności on ma pewną radę właśnie dla tych kobiet, które były niezamężne i mówi, żeby postępować według pewnej zasady. I ta zasada jest taka. Związałeś się z żoną? Nie szukaj rozwodu. Jesteś rozwiedziony z żoną? Nie szukaj żony. Paweł mówi, że ta zasada jest podobna do tego, co było wcześniej w tym rozdziale, a więc pozostań w tym stanie, w jakim jesteś. Nie szukaj zmiany tego stanu. I jest to rada. I tutaj związałeś się z żoną, służ Bogu jako ktoś, kto jest żonaty. I dalej akurat w tym przykładzie czytamy, jesteś rozwiedziony. Dokładnie ten tekst mówi, jesteś wolny albo uwolniony od żony. I właśnie niektórzy interpretatorzy uważają, że jest tutaj mowa albo o rozwodzie, albo o wdowieństwie. Jeszcze inni mówią mnie, że chodzi tutaj w tym tekście o osoby, które nie są związane w ogóle z żoną, czyli dla osób w związkach małżeńskich i osób, które są poza tymi związkami. Aby właśnie nie szukać zmiany tego wszystkiego. I Paweł zgadza się tu z Koryntianami, z ich pozycją.
Podobnie właśnie jak było w 17 wersecie od 17 do 24, żeby nie zmieniać tego stanu, w którym są, ale też daje uzasadnienie, że nie ma tu jakiegoś moralnego ciężaru. To uzasadnienie jest bardziej praktyczne, aniżeli teologiczne. W świetle tych różnych trudności lepiej, mówi Paweł, abyście pozostali tacy, jacy jesteście. Jeśli jednak się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Podobnie, jeśli któraś z dziewczyn wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. A więc Paweł tutaj mówi do Koryntian, którzy mieli też stanowisko takie, żeby żyć w ascezie, żeby niektórzy z nich, niektórzy właśnie poszli w tą stronę, że ciało nie ma znaczenia, że mogę robić z tym ciałem, co chcę, a więc nawet pójść do prostytutki i to nie ma żadnego znaczenia, bo liczy się duch. Paweł wcześniej właśnie o tym mówiliśmy. Paweł mówi nie, nie ma tak, że nie liczy się to ciało. A z drugiej strony właśnie część osób w tym kościele mówiła nie, to jest tak, że ponieważ liczy się duch, to ciało powinno być umartwiane. I jeżeli ktoś wychodzi za mąż, ktoś się żeni, ten grzeszy. Paweł mówi, nie, coś takiego nie jest prawdą. Jeżeli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Podobnie, jeśli któraś z dziewczyn wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. I dalej Paweł kontynuuje, takich jednak czeka wiele trudności codziennych, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. Zatem Paweł znowu daje radę, próbuje dać radę praktyczną, która nie jest teologiczną radą, nie jest jakąś prawdą dla wszystkich, ale czymś praktycznym. Chce oszczędzić trudności. A więc kto się ożenił, kto wyszedł za mąż, nie zgrzeszył, ale lepiej byłoby w kontekście tych trudności, o których nie wiemy do końca, do czego Paweł się odwoływał w tych trudnościach, to Paweł w świetle tych trudności mówi lepiej, żeby się nie żenić, lepiej, żeby nie wchodzić w te związki małżeńskie, ale jeśli ktoś to zrobił, nie zgrzeszył. Powinien być w tym stanie, w którym jest. A więc jest to porada i jest to rada odzwierciedlająca takie duszpasterskie serce Pawła. Natomiast nie jest to prawdą objawioną. I właśnie te trudności były dla Pawła tak oczywiste i taką rzeczą, która wpływała na wybór tego, co dalej powinno na wybory życiowe. Jego wyborem życiowym było pozostanie jako osoba niezamężna. I dalej w 29 wersecie do 31 czytamy takie trudne słowa, często niezrozumiałe dla niektórych. Chcę podkreślić, bracia, że czasu dano nam niewiele. W tym, który nam pozostał, niech również ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. O co tu Pawłowi chodzi? Wiadomo, że jest to jakiś zabieg retoryczny i że nie możemy odbierać tego dosłownie. Dlaczego? Ponieważ kilka wersetów wcześniej Paweł mówi, że ci, którzy są w związku małżeńskim, mężowie na przykład,
mają odpowiedzialność wobec swoich żon i powinni dotrzymywać tej odpowiedzialności. Powinni zaspokajać potrzeby swoich żon. Żony powinny zaspokajać potrzeby swoich mężów. Dlatego stwierdzenie, że ci, którzy mają żony, powinni żyć, jakby ich nie mieli, nie zgadzałoby się z tym, co Paweł mówił wcześniej. Poza tym Paweł później mówi też, że jeżeli jeden się cieszy, powinni cieszyć się z nim też inni, podczas gdy tu mówi, że ci, którzy się cieszą, żeby żyli tak, jakby się nie cieszyli. O co Pawłowi w ogóle chodzi w tym fragmencie? Otóż jest to zabieg retoryczny, aby komunikować pewien przekaz, aby nie przywiązywać się do rzeczy w tym świecie. Ponieważ Paweł mówi, on patrząc na ten świat wokoło, mówi, czasu już jest niewiele. Czasu jest niewiele, czas jest krótki, dlatego też nie przywiązujmy się do tego wszystkiego. Ci, którzy kupują, niech żyją tak, jakby nie posiadali tych rzeczy, bo te rzeczy przemijają. Te rzeczy odchodzą, a to, co pozostaje, to, co jest ważne, to właśnie Chrystus. A więc Chrystus powinien być tą najważniejszą osobą, tym fundamentem, natomiast powinniśmy żyć, mając świadomość, że to wszystko, co tu jest, przemija. I żebyśmy znowu nie przywiązywali się do tych rzeczy. Tak więc jest to znowu pastorska rada. Nie przywiązujcie się do tego wszystkiego. Żyjcie tak, jakby to miało zaraz odejść, ale fundamentem, czymś, co jest stabilnym, jest to Chrystus. Tak? I właśnie na nim powinniśmy w Niego, w Jego sprawę inwestować. Nie przywiązujcie się do tego świata, mówi Paweł. I dalej mówi, chcę, abyście byli wolni od trosk. Ten, kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu, a ten, kto ma żonę, troszczy się o sprawy świata, jak dogodzić żonie. I żyje w rozdarciu. Również kobieta niezamężna, podobnie jak dziewica, troszczy się o sprawy Pana. Chce zachować świętość ciała oraz ducha. Mężatka natomiast troszczy się o sprawy świata. Chce dogodzić mężowi. A więc Paweł mówi, w świetle nadchodzącego końca, w świetle przyjścia Pana, ci, którzy są żonaci, oraz te, które są zamężne, będą miały dodatkowe troski, dodatkowe bóle. I Paweł mówi, jego radą jest to, aby im oszczędzić. Właściwie nie do końca mówi, jak bycie w małżeństwie przeszkadza właśnie, czy jest czymś niedobrym w świetle tych obecnych trudności, ówczesnych właściwie trudności, ale mówi, że w służbie Pana ci, którzy są niezamężni, mogą całkowicie oddać się temu. Natomiast ci, którzy są w związkach małżeńskich, są rozdarci pomiędzy swoją służbą w kościele na przykład dla Boga, a też życiem w małżeństwie, tym życiem również dla Boga. I Paweł radzi, mówi, chciałbym wam tego oszczędzić, tego rozdarcia, szczególnie, że patrząc na świat wokół, to wszystko zmierza ku końcowi. I zobaczcie, że troska o małżonka tutaj, czy o małżonkę, w tym fragmencie jest zakładana. Paweł zakłada, że jeżeli ktoś jest w związku małżeńskim, to jego powinnością, to co powinien robić, to troska o tą osobę, o drugą osobę w tym związku małżeńskim. I dalej stwierdza, mówię to wszystko dla waszej własnej korzyści, nie po to, by narzucać wam na szyję jakąś pętlę.
zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. Znowu Paweł mówi, to nie jest nakaz. To nie jest coś, co nakazuje, ale to jest rada wypływająca właśnie z mojego doświadczenia, z tego, jak widzę świat wokół. Jest to rada pastorska wypływająca z troski o ludzi właśnie w Kościele. Nie jest to nakaz. A więc Paweł mówi, małżeństwo nie jest grzechem, co twierdzili niektórzy właśnie ludzie w Koryncie. Mówi, można właśnie się żenić. I dalej Paweł mówi, a jeśli ktoś uważa, że postępuje niestosownie względem swojej dziewczyny, bo bardzo jej pragnie i jest przekonany, że ma się z nią ożenić, niech to czyni. Nie zgrzeszy. Znowu Paweł stwierdza, to nie jest grzech. Nie zrozumcie mnie źle, mówi. To jest rada, jeżeli ktoś chce się ożenić, niech się żeni, zupełnie nie zgrzeszy. Kto jednak postanowił w swoim sercu mocno i bez przymusu, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął to już w swoim sercu, że pozostawi swoją dziewczynę w dziewictwie, dobrze uczyni. Jeżeli ktoś zdecydował odnośnie siebie samego, że chce być sam, chce w całej służbie poświęcić się Bogu, Paweł mówi, super, będzie tak jak on. Ale zobaczcie, jaki jest tutaj warunek, że to jest postanowienie bez przymusu. To nie jest to, że jakaś instytucja narzuca ci, że nie możesz się żenić. To jest coś, co wypływa z wnętrza tego człowieka, z jego wolnej woli, i dalej, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął to już w swoim sercu. A więc jest to przekonanie graniczące z pewnością, tak, ja chcę żyć właśnie jako osoba niezamężna. Jeżeli ktoś ma takie przekonanie, to wówczas Paweł mówi, świetnie. Jednak, jak wiemy, to z mediów i w obecnych czasach dużo jest właśnie takich sytuacji, że gdzie osoby, które nie mają tego rozstrzygnięte w swojej głowie, które osoby, które mają pragnienia seksualne, niestety narzucane im jest, jeżeli chcą pełnić pewną służbę, że muszą żyć właśnie w celibacie. Chociaż to nie jest ich darem, tak jak wcześniej Paweł powiedział, i nie jest to coś, co jest wolnego, że doszli do takiego wniosku i sami zdecydowali, że w ten sposób chcą żyć. W każdym razie Paweł mówi, cieszy się, mówi, ta osoba, która nie wychodzi za mąż, czy ta osoba, która się nie żeni, dobrze czyni. Dobrze, dlaczego? Ponieważ może w całości oddać się właśnie służbie. Tak więc ten, kto poślubia swoją dziewczynę, dobrze czyni, a ten, kto nie poślubia, lepiej czyni. Paweł właśnie mówi i musimy pamiętać cały czas, że ta rada, to co Paweł mówi, jest w kontekście ówczesnych trudności. Paweł mówi w kontekście tych trudności, w kontekście tego, że za chwilę będzie koniec i to wszystko przemija, w tym kontekście lepiej jest nie wychodzić za mąż, czy się nie żenić. I dalej, żona jest związana z mężem, dopóki on żyje. Gdy umrze, jest wolna i może wyjść za kogo chce, byle w Panu. A więc Paweł mówi, jest wolna, może wyjść za kogo chce, byle w Panu. Chodzi o wdowy. Można też to rozszerzyć o wdowców.
I teraz w ówczesnej kulturze młode osoby, które dopiero co wychodziły za mąż czy się żeniły, nie zawsze miały wpływ na to, z kim będą w tym związku małżeńskim. Te małżeństwa często były aranżowane, ale wdowiec czy wdowa już nie miały takich skrępowań, że to rodzice aranżowali małżeństwo. Oni mogli wstępować w związki takie, jakie uznawali za słuszne, w związki małżeńskie z tą osobą, którą chcieli. Dlatego Paweł mówi im: słuchajcie, byle w Panu. Możecie wybierać, możecie wstępować w te związki małżeńskie, byle w Panu. Uważam jednak, że będzie szczęśliwsza taka wdowa, jeśli pozostanie niezamężna, a sądzę, że ja także mam Ducha Bożego. A więc w kontekście, ponownie warto to podkreślić, Paweł w kontekście ówczesnych trudności mówi, że lepiej jego poradą pastorską, duszpasterską jest to, żeby nie wstępować w związki małżeńskie. Wówczas można oddać się całkowicie służbie właśnie w kościele. I nie będzie tych różnych trosk. I nie trzeba będzie też troszczyć się o inną osobę. Ale jeżeli uważasz, że chcesz wstąpić w związek małżeński, nie jest to grzechem. Wstępuj w taki związek. Jak można, co wypływa, jakie lekcje wypływają właśnie z tego fragmentu? Myślę, że jedną z takich lekcji to jest to, że należy słuchać doradców, ale doradców szczególnie właśnie oddanych Bogu, z tym, że to ty jesteś w danej sytuacji i to ty będziesz ponosić konsekwencje swoich wyborów, nie twoi doradcy. Dlatego pamiętaj, że głos doradców jest ważny, ale to ty podejmujesz decyzję. I to jest twoje życie i to ty będziesz ponosić konsekwencje tych wyborów, nie twoi doradcy. Dlatego nawet Boży ludzie mogą ci doradzać jedno, ale ty przed Bogiem możesz zdecydować zupełnie coś innego, ponieważ to jest twoje życie. Zobaczcie, wiele osób doradzało Pawłowi, żeby nie udawał się do Jerozolimy. Prorokowali nawet, że będzie tam później pojmany i tak dalej. Paweł jednak, pomimo tych różnych porad i pomimo tych proroctw, szedł, bo wiedział przed Bogiem, co ma robić. Dlatego słuchaj doradców. Jest to bardzo ważne, ale i tak to ty podejmujesz decyzje i to ty będziesz za nie odpowiadał i to ty będziesz ponosić konsekwencje tych decyzji. Druga sprawa, czy drugie zastosowanie. Bycie w małżeństwie, tak jak Paweł tu mówi, zakłada troskę o drugą osobę. Zakłada twoją troskę o męża, czy twoją troskę o żonę. Bycie w małżeństwie oznacza właśnie, że razem macie siebie wspierać. Paweł nie mówi: jesteś w małżeństwie, trudno, oddaj się i tak służbie w kościele. Nie, on zakłada, że skoro jesteś w małżeństwie, to twoją odpowiedzialnością jest przede wszystkim troska o właśnie twojego współmałżonka. To jest teraz twoja służba. Bycie w tym małżeństwie jest częścią twojej służby i jest to bardzo ważna część. Dlaczego ważna? Ponieważ dalej Paweł w innym liście, w pierwszym liście do Tymoteusza 5:8 mówi: a kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.
Jeżeli zaniedbujesz swoją rodzinę, jeżeli zaniedbujesz swoją żonę, czy zaniedbujesz swojego męża i uzasadniasz to służbą w kościele, Paweł mówi, że wówczas ty wyparłeś się wiary. Jesteś gorszy od niewierzącego. Ludzie patrząc na twoje małżeństwo mówią, ja nie chcę. Nie chcę tak żyć jak ten człowiek. Ludzie patrząc właśnie na to, jak żyjesz ze swoją żoną, czy jak żyjesz ze swoim mężem, mogą patrzeć, czy jest to dobre świadectwo, czy nie. A więc możesz odnosić tak zwane sukcesy w swojej służbie, w kościele, czy w jakichś innych grupach misyjnych, ale jeżeli ponosisz porażkę w swoim życiu rodzinnym, to właśnie to kładzie się cieniem na całej twojej służbie. Jeżeli zaniedbujesz swoje małżeństwo ze względu na służbę w kościele, to nie czynisz nic dobrego. Właśnie to wówczas jest na odwrót. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, to twoją odpowiedzialnością jako osoby wierzącej jest właśnie twój związek małżeński i to, aby troszczyć się o swojego współmałżonka. Dlatego jeszcze raz, rady są dobre, powinniśmy szukać rad mądrych, bożych osób, ale to ty podejmujesz decyzję. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, to wówczas służba w kościele nie może być usprawiedliwieniem zaniedbywania twojego współmałżonka. To właśnie twój współmałżonek jest twoją służbą teraz. Obok, czy przede wszystkim tą służbą, a później też służba wobec innych w kościele. Niech Bóg was w tym wszystkim prowadzi. Za moment usłyszymy pieśń, a później jeszcze ogłoszenia poda nam Zejda. Niech Bóg was błogosławi.